powiatu w Poznaniu przyjęła budżet na 2017 rok. Lodowisko bez lodu na Kurnickim Rynku. Samorządowi piłkarze rywalizowali o puchar wójta gminy Tarnowo Podgórne. Przyjęcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu poznańskiego na lata 2017-2021 i uchwały budżetowej na rok 2017 to dwa najważniejsze punkty 24. sesji Rady Powiatu w Poznaniu. Budżet na rok 2017 jest budżetem dobrym. To jest po stronie wydatków 270 kilka milionów. Wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne, to jest 50 kilka milionów, czyli robimy dużo inwestycji drogowych w oświacie, chcemy wykorzystać jak najwięcej środków pomocowych z WRPO i nie tylko. Zdrowie, profilaktyka zdrowotna, pomoc rodzinie, domy dziecka. Te wszystkie obszary, którymi my zawiadujemy powiatowy urząd pracy, są sfinansowane we właściwy sposób. Plus oczywiście inwestycje. Oczywiście, że sesja była burzliwa. Opozycja jak zwykle ma swoje wilcze prawo i może nas krytykować. Natomiast my spokojnie realizujemy swoje założenia, tak jak powiedzieliśmy wyborcom, że chcemy ten powiat poprowadzić we właściwy sposób i racjonalnie wydatkować środki finansowe. Przyjęcie obu uchwał pozwoli na sprawną realizację zadań inwestycyjnych już od pierwszych dni nowego roku. W Szreniawie powstanie Wielkopolskie Muzeum Motoryzacji. Projekt będzie realizowany przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego oraz Automobil Klub Wielkopolski. W tej sprawie szefowie obu instytucji podpisali list intencyjny. Podpisy złożyli w obecności władz samorządowych. Grunt w Szreniawie udostępni Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który także zapewni obsługę obiektu. Szreniawskie Muzeum już może szczycić się znakomitą frekwencją. Teraz zyska kolejną atrakcję. Rolnictwo to przecież technika. Technika to gdzieś około 60% zbiorów w naszym muzeum. I się znajduje między innymi samochód rolniczy Tarpan, Lublin, lokomobile, jeżeli można, a silniki to są bardzo istotne części naszych zbiorów. W zbiorach wielkopolskich kolekcjonerów jest ponad 300 zabytkowych samochodów. Są wśród nich jedyne zachowane egzemplarze w świecie, a pieczołowicie odrestaurowane auta są na chodzie. To muzeum ma być inne. To muzeum przede wszystkim mniej więcej co pół roku zmieni swoją ekspozycję, przynajmniej większej części, dlatego że tyle zabytków motoryzacji jest w zasięgu członków chociażby Automobil Klubu, a już nie mówię o sympatykach i innych pasjonatach. No i element, który myślę uwiódł pana dyrektora muzeum w Szreniawie. Mu powiedziałem, że będzie jedynym dyrektorem muzeum w Polsce i to Muzeum Narodowego, który jeżeli powie, że jutro otwiera na 3 dni swój oddział w Rzeszowie, to po prostu go otworzy, bo to wszystkie te zabytki tam dojadą. Najpierw jednak dojadą do Szreniawy, gdzie najwcześniej za 2 lata powstanie specjalny pawilon, którego budowę ze środków prywatnych ma sfinansować Automobil Klub Wielkopolski. Ekspozycje tematyczne ukazujące poszczególne kolekcje samochodów uzupełnią stałą wystawę pokazującą historię motoryzacji, a także samochody rolnicze ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie. Ma też być interaktywna część, w której chętni będą mogli samodzielnie przekonać się, jak trudna jest praca konserwatora takich zabytkowych aut. Idealne miejsce właśnie dla postawienia tego typu hali i pokazania samochodów, których właściciele chcą te samochody pokazać. Czyli połączenie zakręconych pozytywnie ludzi i ich zabawek, a pokazanie tego wszystkiego, co oni mają w szerokiej publiczności. A Szreniawa jest dla mnie najlepszym miejscem, do tego położona w powiecie poznańskim, więc tym bardziej to cieszy. Długo szukano miejsca dla tego muzeum, a za Szreniawą dodatkowo przemówiła znakomita lokalizacja przy ruchliwej trasie z Poznania do Wrocławia i przy linii kolejowej. Wiele atrakcji powiatu poznańskiego można odwiedzić w kilkanaście minut. Wystarczy sięgnąć po grę Perły powiatu poznańskiego. To świetny sposób na spędzenie czasu w rodzinnym gronie. Gra jest przeznaczona dla mieszkańców powiatu poznańskiego i ma na celu promocję najciekawszych miejsc w powiecie poznańskim. Nazywamy je perłami powiatu poznańskiego. Są to zarówno skarby naszej architektury, jak również ciekawe miejsca muzea, ciekawe miejsca przyrody.
Plansza do gry przedstawia mapę powiatu. Na niej umieszczone są warte odwiedzenia miejsca. Gracze wyruszają w podróż różnymi trasami, czytając po drodze ciekawostki dotyczące okolicy. Można się dowiedzieć wielu rzeczy o różnych miejscach w powiecie poznańskim. Na przykład, że w Kostrzynie w 1331 roku przechodzili krzyżacy i spalili to miasto. Dowiedziałam się, że w Borówcu są piękne makiety, na których można stracić dużo czasu, albo z promo to jest park krajobrazowy, w którym żyją bociany czarne. Bardzo jest pouczająca, można się bawić przy niej. Również i się czegoś dowiedzieć. W tej grze są ciekawe rzeczy, można się dużo nauczyć, bawić się w niej można też. Gra może być atrakcyjną pomocą naukową podczas szkolnych zajęć. Dzieci generalnie lubią gry planszowe. Ta je bardzo zainteresowała, można wykorzystać na wielu lekcjach. Na przykład na lekcji przyrody, na pewno na lekcji historii, bo tam są również perły historyczne, przyrodnicze, na przykład Śnieżycowy Jar. Na pewno na lekcji języka polskiego, na pewno do wykorzystania na wielu lekcjach w szkole podstawowej. W grę warto zagrać w rodzinnym gronie. Nauczyciele z Lubońskiej Dwójki realizują program zachęcający uczniów i ich rodziny do spędzenia świąt bez komputera, telewizora i innych urządzeń multimedialnych. Będą uczniowie uczyli się innych zachowań, które mogliby wykorzystać ze swoimi rodzinami. Gry planszowe jak najbardziej wpisują się w tę działalność. Będą też tworzyć inne pomysły. Aktywność fizyczna, wspólne gotowanie potraw świątecznych. W Mikołajki gra załączona była do jednej z gazet. Można ją dostać w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18. Gra jest też dostępna na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl/wracamy-z-planszowa-zabawa. Piłkarska drużyna powiatu poznańskiego zakończyła sportowy rok 2016. Rok pełen sukcesów, zwieńczony 4. miejscem Mistrzostw Polski Samorządowców. Ostatnim tegorocznym występem był turniej w Tarnowie Podgórnym. Rozegraliśmy sporo turniejów, jakieś też udało się sukcesy osiągnąć. Natomiast to podsumowanie, tak jak tutaj pan wspomniał, bardzo się cieszymy, że możemy zagrać sobie taki turniej, który nam ten rok właśnie podsumuję i jest to kolejny etap właśnie naszych przygotowań do roku kolejnego, w którym będzie się również bardzo, bardzo dużo działo. W turnieju zagrało też 5 drużyn z gmin powiatu poznańskiego. Jest to pierwszy halowy turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Tarnowa Podgórnego. Turniej, co ważne, jest samorządowców. Grają samorządowcy w sześciu drużynach. Przede wszystkim powiat poznański, gospodarze Tarnowo Podgórne, a także gminy Kostrzyn, Komorniki, Suchy Las i Dopiewa. Turniej rozegrano systemem każdy z każdym. Krótkie, zacięte mecze, ciekawe akcje, piękne gole, zaskakujące wyniki. Losy zwycięstwa ważyły się do końca. Ostatecznie pierwsze miejsce i Puchar Wójta przypadły drużynie samorządowców z gminy Komorniki. Oczywiście jest to sport, więc kiedy stajemy na boisku i rozpoczynamy mecz, to staramy się grać o zwycięstwo, ale dodatkowo również spotykamy się tutaj z innymi osobami z samorządu, wymieniamy doświadczenia, jak również też podpatrujemy, jak takie turnieje są zorganizowane w innych miejscowościach i dzięki temu też możemy coś zrobić lepiej u nas. Drugie miejsce zajęła ekipa z Kostrzyna, trzecie drużyna z Dopiewa. Reprezentacja powiatu poznańskiego uplasowała się na 4. pozycji. Na pocieszenie pozostał jej tytuł króla strzelców turnieju dla Michała Garczyńskiego. Nie potrzeba lodu, nie potrzeba mrozu, żeby cieszyć się jazdą na łyżwach. Na rynku w Kórniku powstało sztuczne lodowisko. Nowoczesna technologia pozwala na uzyskanie efektu ślizgawki bez zamrażania wody. Technologia jest taka, że może w Afryce nawet to lodowisko wystąpić. Płaszczyzna jest teflonowa i na tej płaszczyźnie praktycznie łyżwami normalnie można się ślizgać. Faktem jest, że troszeczkę ma inny poślizg, ale w sumie jest to bardzo podobne. Lodowisko ma 24 metry długości i 10 metrów szerokości. Jednorazowo może z niego korzystać 60 dorosłych osób lub 70 tych trochę młodszych. Obiekt jest czynny codziennie w godzinach od 14 do 20, a w niedzielę już od 12. Jednorazowy wstęp kosztuje 5 zł. Cena zawiera wypożyczenie łyżew. Łyżwy można przynieść różnie swoje, z tym, że zasada jest taka, że nie mogą być to tak zwane łyżwy figurowe, czyli nie mogą mieć tych ząbków z przodu. Jeżeli łyżwa jest okejowa, nie ma problemu, można przyjść ze swoim. Z lodowiska najchętniej korzystają dzieci.
po szkole można gdzieś z dziećmi spędzić czas miło. Nie trzeba siedzieć przed laptopem czy telewizorem. Z dziećmi przychodzimy, akurat do sąsiadki i moje dwa. Bardzo fajnie, to dobrze, że coś jest takiego jak lodowisko, że dzieci mogą sobie pojeździć i niedużo kosztuje w każdym razie i fajnie coś takiego, że jest zrobione. Bardzo dobra jest zrobiona płyta niż rok temu. Z tego względu, że ani się nie ślizga mocno i jest po prostu dłuższe. Się fajnie jeździ, tu dużo ludzi jest i właśnie lubię na tych łyżwach jeździć i są fajne. Jest tutaj w pobliżu mojego domu, dużo kolegów tutaj przychodzi, więc możemy tu się umawiać i no, jeździć. Do dyspozycji najmłodszych są specjalne balkoniki i figurki w kształcie zwierząt, które ułatwiają naukę jazdy na łyżwach. Żeby dzieci się mogły trzymać jak jeżdżą. Lodowisko, podobnie jak cały rynek, jest efektownie oświetlone. Obok stoi choinka, przy której można spotkać świętego Mikołaja rozdającego cukierki. Z radości ślizgania będzie można skorzystać w kurniku do 12 lutego. Szanowni Państwo, życie jest nieprzewidywalne. Nieoczekiwanie zafundowało staroście Janowi Grabkowskiemu urlop zdrowotny. Jestem pewien, że już wkrótce będzie w tak dobrej formie, jak podczas składania Państwu życzeń. Zbliżają się wielkimi krokami święta Bożego Narodzenia. Najpiękniejsze święta w roku. Święta rodzinne, przy choince, święta przy karpiu, wśród rodziny. Życzę Państwu, byście potrafili w tym czasie spowolnić, nabrać dystansu, by zapomnieć o pędzie życia, bo to naprawdę warto zrobić.